Po półtora roku nauki zdalnej powracamy do dydaktyki na wydziale. Na korytarzach dało się słyszeć już rozmowy studentów oraz kroki zmierzających do sal wykładowców. W nowym roku akademickim 2021-2022 wita Was Kamil Pacholczyk. Zobaczcie, co przygotowaliśmy dla Was w tym 202. wydaniu Flesza. Plany Flesza, nowy kierunek, powrót na wydział. W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną w kraju na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu panują specjalne zasady sanitarne. O tym, jak Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa przygotował się na nie, w materiale Kajetana Ipczyńskiego. Po długich miesiącach zdalnej nauki korytarze wydziału znów zapełniły się ludźmi. W maseczkach na twarzach, ale z dawnym zapałem powrócili studenci wszystkich kierunków WNPID. Generalnie to jest dziwne uczucie, gdy pierwszy raz się widzi ludzi, których wcześniej widziało się tylko przez kamerkę na Teamsie. Myślałem, że już nigdy w życiu nie będę siedział w ławce szkolnej takiej i miał kontaktu. Jak zdałem maturę, to myślałem, że to już się nie powtórzy. Na pewno spotkanie się i wszystkie związane z tym przygody i nowe doświadczenia są bezcenne. Stacjonarny tryb pracy i spotkania z rówieśnikami to nie tylko wielkie wydarzenie, ale i wielkie wyzwanie dla władz wydziału. Przede wszystkim chodzi o to, jak my się w tym odnajdujemy. Czy przestrzegamy reżimu sanitarnego, czy dbamy o swoje zdrowie i bezpieczeństwo, no i oczywiście o zdrowie i bezpieczeństwo innych. Część studentów w tym tygodniu po raz pierwszy miała okazję zwiedzić nasz budynek. Nie znam dokładnie rozłożenia wszystkich klas, a jest ich sporo, ale no pewnie jeżeli się wszystko uda i powiedzmy 2 miesiące tu będziemy, to już będzie powiedzmy dobrze. Wielu z nich już polubiło to miejsce. Przestrzeń też jest bardzo przyjemna, jest dużo roślinności, są fajne strefy chillu, także myślę, że jest naprawdę super i fajnie tutaj spędzę czas. Ja się nie czuję tu całkiem zagubiony, wszystko jest przemyślane, w ogóle mega mi się podoba. Studenci starają się czerpać z każdego dnia spędzonego na wydziale tak, jakby widmo powrotu zdalnej nauki majaczyło gdzieś na horyzoncie. I martwię się, czy doczekamy końca semestru, to jest moje największe zmartwienie. To nie jest kwestia, którą zarządzamy, więc jak będzie, tak będzie. Wierzmy, że jednak nam się uda, chociażby częściowo nam się uda bezpiecznie uczestniczyć w zajęciach. Nasz wydział znowu tętni życiem. Po dezynfekcji rąk, trzymając odpowiedni dystans i oczywiście zakładając maseczkę, możemy znów cieszyć się obecnością na wydziale. Oby tylko trwało to jak najdłużej. Dla Flesza, Kajetan Ipczyński. Nowy rok akademicki stawia przed studentami nowe wyzwania. O nowym kierunku na UAM-ie w materiale Adama Zemlera. Rynek gier wideo jest jednym z najlepiej prosperujących na świecie. Trudno się dziwić, gdy kolejne tytuły zachęcają konsumentów do wbijania leveli, kreowania postaci, pokonywania bossów, czy po prostu dobrej zabawy. No właściwie od 4 roku życia już gram namiętnie we wszystko, co mi wpadnie w ręce. Do grania, a raczej nauki o grach, stara się także zachęcić nasza alma mater. Uruchomiony w tym roku pilotażowy kierunek groznawstwa na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej cieszył się niemałym zainteresowaniem. Generalnie w toku rekrutacji aż 7 osób na jedno miejsce, czyli 210 osób zgłosiło się do nas. Poznański Uniwersytet jest jedynym w Polsce oferującym taką ścieżkę rozwoju absolwentom szkół średnich. Bez precedensu są również planowane na kierunku przedmioty. Uczymy analizy gry, pisania o grach, mówienia o grach, historii gier cyfrowych, uczymy scenariopisarstwa gier, a więc skupiamy się przede wszystkim na tych umiejętnościach miękkich. Mamy także szereg zajęć poświęconych rynkowi gier wideo, historii gier, kulturze sportu, a więc chcemy nauczyć studentów, w jaki sposób w tym pejzażu audiowizualnym, kulturowym, społecznym funkcjonują gry wideo. Jak deklaruje strona wydziału, jest to idealny wybór dla osób zainteresowanych grami, technologią, ale także kulturą medialną. A sam profil studiów skupiać się ma na analizie gier, pisaniu i mówieniu o nich, a także produkcji gier wideo. Skupiamy się na tym, aby nawiązywać coraz szersze kontakty z przedstawicielami branży game development. Jeżeli to jest moja pasja, ja się tym interesuję, to pójdę na kierunek na studiach, który moją pasję będzie odzwierciedlać. Póki co niewielka grupa 30 studentów może się w przyszłości powiększać, na co liczą członkowie Rady Programowej Kierunku. Wypadałoby po studiach licencjackich uruchomić także studia magisterskie i to chyba byłby taki najważniejszy projekt, który pewnie gdzieś tam w przyszłości zakiełkuje. Czy jest to coś, co faktycznie przyciągnie młodych ludzi? Trzymamy kciuki za rozwój nowych kierunków na naszej uczelni,
A nowo przyjętym studentom groznawstwa życzymy powodzenia w tej niełatwej misji, jaką są studia, i oby boss, jakim jest sesja, nie przeszkodził im w zdobywaniu kolejnych poziomów wiedzy. Dla Flesza z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Adam Zemler. Czy da się połączyć kulturę z wakacjami? Jak najbardziej. Wyjazdy, kina, koncerty. O studenckich wakacjach w materiale Natalii Borczyńskiej. Rok akademicki ruszył pełną parą, dlatego wzięliśmy naszą fleszową kamerę i ruszyliśmy zapytać studentów, jak minęły im wakacje. Jak minęły ci wakacje? W tym roku troszkę inaczej niż zazwyczaj. Raczej byłam w domu, nadrabiałam zaległości książkowe. Podróżowałem po Wielkiej Brytanii, wróciłem na chwilę do Polski. Pod koniec września zakończyłem wakacje w Turcji. Tegoroczne wakacje spędziłam pracując, ponieważ wyjechałam jako animator czasu wolnego na Cypr, więc przez 3 miesiące zajmowałam się zarówno dzieciakami, jak osobami troszeczkę starszymi, aby umilić im czas w ich wakacje. A byłam w Grecji, Austrii, w Czechach kilka razy, no i w Polsce. Byłem tutaj w Polsce nad morzem, również pojechałem do Norwegii, tam spędziłem niecały miesiąc. Spełniłam marzenie mojego życia, czyli Eurotrip miesięczny po Europie. Zwiedziłam naprawdę mnóstwo miast, głównie to były Włochy, Hiszpania i Grecja, więc naprawdę było fantastycznie, byłam mega zmęczona, ale opłacało się, bo zobaczyłam mnóstwo rzeczy. No a poza tym drugi taki sukces to obroniłam licencjat i z tego się bardzo cieszę. Jak kwestia obostrzeń w czasie wakacji? No to zależy, w jakim kraju byłem, no bo na przykład we Włoszech one były bardziej przestrzegane, w Grecji troszkę mniej, w Hiszpanii na przykład bardzo mocno, w metrze na przykład nie można było pić ani jeść. Zdecydowanie największą trudnością było podróżowanie samolotem, bo jeśli chodzi o przekraczanie granic typowo samochodem, to było bardzo mało kontroli na granicach. Trzeba się bardzo pilnować i czytać, jeśli się gdzieś wyjeżdża. Brałaś udział w wydarzeniach kulturalnych w tegoroczne wakacje? Tak, w sumie tak. Dość dużo koncertów na powietrzu, w tych koncertach w Parku Starego Browaru. Jakie to były koncerty? Kwiat Jabłoni, Monika Brodka i jeszcze jakiś, ale nie pamiętam. Powiedzmy, po czasie takiego zamknięcia w domu skorzystałem jakby z oferty kulturalnej na Starym Rynku Poznania. Byłam na koncercie Bass Astral X Ego, Last Dance, niestety kończą działalność, fantastyczny zespół. W Walencji, powiedzmy, był taki mały festiwal, jakieś tam koncerty, wiadomo, na mniejszą skalę to było, ale powiedzmy, były tam obostrzenia, ludzie gdzieś chodzili w maskach. Czym różniły się dla Ciebie tegoroczne wakacje od poprzednich? Zauważyłeś jakieś różnice? Poprzednie wakacje jakby bardziej były skupione w czasie pandemii. Spędziłem je w większości w domu, a te wakacje były skupione bardziej na podróży po czasie pandemii. W te wakacje już mam wrażenie, że było troszeczkę luźniej. Z mojej strony było właśnie więcej wyjazdów za granicę, także myślę, że to jest taka znacząca różnica, więcej takiego kontaktu, więcej luzu. Kultura powróciła i nasi studenci doskonale o tym wiedzą. Tegoroczne wakacje dały mnóstwo możliwości do jej celebrowania. Dla Flesza Natalia Borczyńska. Redakcja Flesza powraca do pracy pełną parą. O naszych planach w materiale Aleksandry Kupis. Odznaczenia są poświęcone, to dlaczego mielibyśmy ich nie móc odbierać? Rok akademicki rusza na wydziale, a Flesz nie próżnuje. Od pierwszych dni nasza redakcja rozpoczęła pracę. Pokażemy Wam wiele ciekawych wydarzeń z wydziału, a także z Poznania. Możecie szykować się na wielką niespodziankę, ponieważ następny odcinek będzie już z nową oprawą graficzną. A jak zmienia się praca działu kultury i sportu wraz z obniżeniem obostrzeń epidemiologicznych? Na pewno planujemy powrócić z cyklem mini recenzji, ale myślimy, że już wkrótce uda nam się nagrać kolejne odcinki, żeby dostarczyć Wam kolejnych wrażeń. Możemy śmiało przechodzić na różne wydarzenia sportowe i myślę, że to będzie naszym głównym celem. A co po roku nieobecności słychać w naszych mediach? Będziemy się na pewno bardziej angażować właśnie w portale społecznościowe, dlatego zachęcamy, żebyście zaglądali na naszego Facebooka i naszego Instagrama, bo będzie się dużo działo, szczególnie w październiku. Ale nie może zabraknąć też nowości. Redakcja prężnie się rozwija, więc otwieramy dla Was kolejny dział. Postanowiliśmy otworzyć kolejny dział, tym razem będzie to dział polityki. Mamy dosyć ambitne plany, jeżeli chodzi o funkcjonowanie tego działu. Dział ruszy już w najbliższym czasie. Jednak Flesz to nie tylko ciężka praca. Co jest dla nas najcenniejsze w powrocie do stacjonarnego trybu? W tym roku Flesz stawia na dużo większą integrację. W zeszłym roku, ze względu na organizację zdalną zajęć, mieliśmy problem nie tylko, żeby pracować, ale także, żeby się spotykać i współpracować w naszym rodzinnym fleszowym gronie.
W trybie stacjonarnej pracy wszyscy chcielibyśmy pozostać jak najdłużej. Powrót na wydział otwiera przed naszą redakcją mnóstwo możliwości. Szykujemy dla Was wiele niespodzianek, więc zostańcie z nami. Dla Flesza, Aleksandra Kupis. To już wszystko w tym wydaniu Flesza. Śledźcie nasze media społecznościowe, aby być na bieżąco z aktualnie toczącą się rekrutacją, która odbędzie się 20 października o godzinie 20. Do zobaczenia.